sesja wieczorna, zakończyło się spotkanie FC Shadow z Big Balls. Drużyna FC Shadows wygrywa to spotkanie 7-6, a ze mną jest kapitan drużyny Aleksander Kowal. Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj mecz z ostatnią drużyną w tabeli, ale długo się męczyliście. Długo było 1-1. Ostatecznie skończyło się 7-6, ale chyba najważniejsze są 3 punkty. Tak, najważniejsze jest 3 punkty, ale powiem, że chłopaki chłopaki były bardzo mocno fizycznie przygotowani. Jakby drużyna przeciwna, tak? Przeciwna, tak. No właśnie, bo tak naprawdę ta drużyna gdzieś nie wygrała jeszcze spotkania. Wydawało się, że patrząc na wasze w ogóle mecze wszystkie, które rozegraliście tutaj u nas w Lidze Fanów, byliście zdecydowanym faworytem, ale jednak oni się postawili. Właśnie zdecydowanym byliśmy faworytem, ale w nas drużynie dopiero wszystko się buduje, także to jest taki jakby indywidualnie jesteśmy mocni, dość mocni, ale w drużynie jeszcze, właśnie drużyna u nas dopiero się buduje, bo i dlatego to muszę potrwać troszeczkę czasu, jakby tak to widzę. No właśnie, bo tak naprawdę wejście mieliście znakomite, 2 zwycięstwa, później gdzieś jakieś takie lekkie załamanie, przyszły porażki. Gdzie ty w ogóle widzisz swoją drużynę w tym sezonie? Czy macie jakieś określone cele na ten sezon? Jakby ja widzę drużynę na pewno na pierwszym miejscu w tej lidze i w tym sezonie, a na następny sezon będziemy rozmawiać. No to mierzycie bardzo wysoko, tego wam życzę, żebyście jak najwyżej skończyli. Powiedz mi w ogóle, bo to pierwszy sezon w Lidze Fanów, jak w ogóle oceniasz nasze rozgrywki, poziom sportowy, jak ci się podoba w ogóle nasza arena tutaj na AWF-ie? Czyli poziom jest bardzo dobry, organizacja jest bardzo dobra, jakby wszystko jest, nie wiem, mieszkałem w parę miejsc w Polsce i jakby nigdy nie widziałem takiego poziomu, bo mieszkałem długo we Wrocławiu na przykład, tam też jest, jakby jest coś podobne jak Liga Fanów, ale nie ma takiej organizacji, tu jest organizacja po prostu jest na najwyższym poziomie, naprawdę. Czyli cieszymy się, że dobrze się czujecie w ogóle u nas w lidze, bo wiemy, że pierwsze swoje szlify tutaj w Warszawie zbieraliście w innej lidze. Jak byś w ogóle porównał? Czy jest w ogóle jakieś porównanie z tą ligą? Jakby powiem, że w KSL byłem, 3 mecze tam grałem. Jakby pierwsze co, że nie ma takich nagranych filmów. To jest jakby, nie ma takich nagranych filmów, to jest pierwsze. Wraz z coś się rzuciło w oczy. To jakby z czym mogę porównać, że to jest fajnie, że jest filmy i można robić analizę całego meczu. Na przykład tam tego nie mamy. I jakby dla mnie to było minusem, tylko jedyne co mogę powiedzieć. No właśnie, czyli cel na ten sezon to jest pierwsze miejsce, bardzo ambitnie. A jak ocenić w ogóle rywali? Kto będzie najgroźniejszym rywalem do tego pierwszego miejsca? Rywali, właśnie trudno mi powiedzieć tak naprawdę, ale myślę, że Kusaria Mekietów. Mokotów, tak? Mokotów, tak, przepraszam. Kusari. Bardzo dobra drużyna. Tak, bo jakby bardzo ciężko było nam, zgrało się z nimi ogólnie. Byliśmy oni, pierwszy mecz mieliśmy z nimi i wygraliśmy, ale było bardzo ciężko. I jakby po samej grze to byli oni troszeczkę lepsi, ale... No to jest piłka nożna, czasami drużyna, która nie jest lepsza, wygrywa, to często się to zdarza w Lidze Fanów i za to kochamy Ligę Fanów w ogóle, że tutaj się wyniki czasami zdarzają niesamowite, chociażby przykład dzisiaj Big Balls, którzy gdzieś tam w dole tabeli, a wam się postawili. Wam życzę wszystkiego dobrego i jak najwyższego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję.